Bycie sobą. Kraków, 28 października 2021. Żyjemy i staramy się być sobą, lecz wydaje mi się, że nie do końca rozumiemy, co to znaczy. Bycie sobą. Bycie sobą to naturalna sprawa. To proste, bo wynika z natury człowieka i jego wiekowych doświadczeń, życia na ziemi i nie tylko. Bycie sobą to bycie dobrym lub nie. W tych przekazach wiele razy już pisałem, co to znaczy być dobrym i jak człowiek winien żyć. Jest tam odpowiedź i są tam wskazówki. Bycie sobą to słuchanie siebie, nie innych. Bycie sobą to wsłuchiwanie się we własne odczucia i wedle nich prowadzenie swego życia. Bycie sobą to inaczej słuchanie serca swego. Bycie sobą to nie kalkulowanie i wyliczanie, co zrobić, by na tym zarobić i w związku z tym, z jakimi ludźmi się przyjaźnić lub przyjaźń udawać. Bycie sobą to dbanie o siebie. Bycie sobą to nie krzywdzenie nikogo, w tym także siebie. Bycie sobą to nie naginanie się do zwyczajów i norm panujących w waszym świecie. Bycie sobą to bycie odważnym w swym życiu, nie chowającym się i trzymającym jakowejś normy przez wychowanie wam wpojonej, gdy jej nie czujecie i jej tak naprawdę nie chcecie. Bycie sobą to słuchanie swej duszy we wszystkim, bo ona ciągle wam podpowiada i ciągle na straży waszego życia stoi. Podpowiada w różny sposób. Zawsze szuka takiej formy podpowiedzi, by do was dotarła. Oczywiste jest, że trzeba wiedzieć, że tu w życiu obecnym jest tylko małą cząstką duszy waszej na ziemi, jej energii, czyli też waszej. Oczywiste jest, że wypada to podpowiadanie i dawanie wskazówek dla swojego obecnego życia zaprosić. Raz wyrażone zaproszenie ciągłą aktualność w sobie ma. Bycie sobą to bycie szczęśliwym człowiekiem dokonującym wyborów, nie tyle dróg swego życia, co jego spraw wedle serca, odczuć, myśli i zgodności między nimi. Bycie sobą to nawet podejmowanie niekorzystnych, jak myślicie, decyzji, jeżeli byłyby wbrew wam samym podjęte. Wy to wewnątrz siebie wiecie. Bycie sobą to nie słuchanie innych, tylko słuchanie siebie. Jeżeli tak żyjesz dzień po dniu, to jesteś sobą. Nawet jak przykro ci, że znajomych i przyjaciół tracisz. Nie tracisz, bo czas ci zawsze pokaże, że nimi nie byli. Bycie sobą to ciągła przemiana waszej energetyczności do jej coraz większej lekkości prowadząca i spokojne, radosne, zdrowe życie dająca. To sprawność wasza wszelaka. To wasze spełnianie się w życiu i z niego radowanie. To odczuwanie wolności swej i niezależności. To umiejętność rezygnacji z tego, co wedle was wam nie służy. To szukanie ciągłe nowych ludzi i nowych spraw do życia swego. To burzenie przyzwyczajeń, które już ciężkie dla was są. To ciągłe wybory tego, co dobrem i miłowaniem i mądrością waszą jest naznaczone i nasycone. Bycie sobą to zadanie każdego człowieka. Jest niestety też i tak, że bycie sobą oznacza zło i w jego imieniu prowadzenie swego życia i krzywdzenie innych, a w konsekwencji także siebie. My i ja jednak o tym pisać nie chcemy i wyjaśniać, dlaczego tak jest. Mądry czytelnik tych przekazów bez naszych słów będzie to wiedział i rozumiał. I z daleka od tych ludzi życie swe prowadził,
Bo bycie sobą to też automatyczne wręcz odczuwanie i pojmowanie, co dobrem, a co złem jest. Pojmowanie, kto jest kim. Życzę Tobie i życzę Wam bycia sobą i zapewniam, że nawet jak początkowo bycie sobą po grudzie Wam idzie, to jednak szybko, bo teraz wszystko szybko i coraz szybciej się dzieje, to tylko bycie sobą drogą spełnienia siebie jest. Drogą dobrego wyboru dla siebie. Drogą dającą każdemu z Was to, czego dla siebie pragniecie z zaznaczeniem, że manna sama z nieba nie płynie i że Wasze życie polega na wypracowaniu sobie dla siebie tego, czego pragniecie. Bycie sobą to życie teraz, nie jutro czy pojutrze. Bycie sobą to główne zadanie życia i taką drogą nie tylko wypada, lecz należy iść. Bądź sobą, Pan. Czytała Aneta Zinkiewicz.